Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym spotkaniu z cyklu Krakowski Czwartek Kryminalny. Ze względów bezpieczeństwa znów odbywa się ono wirtualnie za pośrednictwem łączy internetowych, ale ja siedzę w budynku Arteteki w Krakowie. Naszym gościem jest redaktor Szymon Jadczak. Dobry wieczór. Dzień dobry. Zwykle w cyklu Krakowski Czwartek Kryminalny rozmawiamy z autorkami, autorami prozy kryminalnej, sensacyjnej itd. Dziś mamy do czynienia z autorem książki non-fiction, z autorem książki reporterskiej, dokumentalnej. Ale muszę powiedzieć, że czyta się ją z wielkim zainteresowaniem, jakby to był scenariusz kinowego hitu albo serialu sensacyjnego. Tylko wtedy przychodzi taka refleksja po chwili, że to jednak dzieje się naprawdę i wtedy ta satysfakcja zaczyna być trochę gorzka. No już wiele razy się stykałem z tym, że z tego powinien powstać jakiś serial albo film. Niestety jeden film już powstał, który niestety, mówię niestety, bo raczej on nie sprostał oczekiwaniom ani kibiców, ani, no mojemu też nie sprostał, mówię o Bad Boyu Patryka Wegi. Jest też pewne zainteresowanie ze strony różnych platform streamingowych, które, no cały czas jesteśmy w rozmowach i być może niedługo powstanie z tego rzeczywiście serial. I no ta historia oczywiście ma potencjał, bo tutaj są wszyscy bohaterowie są rzeczywiście na tyle zróżnicowani. Tu nie ma takich jednowymiarowych postaci, nie ma nikogo, kto jest bez, przynajmniej ja tak uważam, nie ma nikogo, kto jest bezwzględnie zły, nie ma nikogo, kto jest bezwzględnie dobry. Te postaci łączą naprawdę przeróżne więzi. Jestem przekonany, że o części tych więzi jeszcze do dzisiaj nie wiemy i być może o których rzeczach się nigdy nie dowiemy. No i oczywiście mamy Kraków, który jest wspaniałym miejscem dla i powieści, i filmów, i seriali. Takim miejscem, które może się kojarzy bardzo tak stereotypowo z turystami, chociaż teraz to raczej mało się z turystami kojarzy. Ale rzeczywiście to miasto ma jakąś swoją tajemnicę, ma jakiś potencjał i to jest no, naprawdę miejsce, gdzie można kręcić seriale. Ta historia jest filmowa i atrakcyjna na bardzo wielu planach. Zresztą jej źródłem, jak się domyślam, była praca nad reportażami telewizyjnymi dla stacji TVN24. I książka rozbudowuje te wątki, uzupełnia, aktualizuje je. Jest też bardzo ciekawa ta opowieść o chuliganach piłkarskich związanych z krakowskimi, nie tylko klubami, z Wisłą, Krakowią, z kilkoma jeszcze klubami w Polsce, ze względu na to, że ma taką oś fabularną, która prowadzi od ulic, od siedzenia na murku i buntowniczej młodości, aż po pieniądze, w układy i skoki na kasę. Zaczyna się to wszystko na krakowskiej Olszy, na osiedlach Olsza i Olsza 2, od historii jednego z postaci, która w Krakowie jest bardzo znana, niekoniecznie z dobrej strony, czyli Pawła M. Miśka. Misiek to jest postać chyba kultowa w Krakowie, bo odkąd pierwszy raz wszedł jakby do, można powiedzieć, historii polskiej piłki, bo jego rzut w głowę Dino Baggio, no niestety, ale zmienił bardzo historię polskiej piłki, bo opieram się, że gdyby nie ten rzut, to polska drużyna zagrała, znaczy Wisła Kraków zagrałaby w Lidze Mistrzów, a nie zagrała w Lidze Mistrzów właśnie między innymi dzięki Miśkowi. To strasznie podcięło skrzydła i piłkarzom, i właścicielowi Wisły
panu Cupiałowi. No i rzeczywiście, no ta Wisła była wtedy w strasznym gazie. A Misiek no, przez te lata wszystkie dojrzewał, stawał się coraz silniejszą postacią, ale też coraz bardziej złożoną, bo to postać, która była naprawdę na początku zwykłym, brutalnym, prymitywnym osiłkiem, a dzisiaj wręcz powiedziałbym, że jest osobą do pewnego momentu wodzącą za nos policję czy prokuratorów, a w tej chwili jest to osoba, która no powiedziałbym, jest kluczem do rozwiązania tego, co się działo wokół Wisły i też osobą, która skrywa jeszcze mnóstwo tajemnic, których myślę, że no na pewno nie poznaliśmy jak do tej pory. Tu warto wspomnieć, że to nie tylko człowiek o bogatej kartotece kryminalnej i wielu wyczynach takich właśnie spektakularnych na koncie, ale takich jak różne rajdy z maczetami, jak rzeczy przedziwne, jak kradzież na przykład maczet o wartości paru stówek, po które panowie podjechali samochodem dosyć ekskluzywnej marki pod supermarket i następnie próbowali je wynieść. I człowiek, którego wielu brało za właśnie osiłka w dosyć agresywnego, prymitywnego człowieka, a on oprócz tego, że wsławił się takimi czynami, odnosił też sukcesy w rozmaitych interesach, czy to legalnych, czy to półlegalnych, czy to takich, których legalności nie sposób odkryć do końca. Wiele razy się zastanawiałem, skąd ten jego zmysł, ta żyłka do interesu, bo on rzeczywiście wykształcenia nie odebrał zbyt dobrego, bo dość szybko zakończył w średniej szkole edukację. Były ważniejsze rzeczy wtedy do robienia. Ja myślę, że to jest taka wiedza zdobyta na podwórku, wiedza życiowa, tak. Też wiedza zdobyta z jakichś filmów. On też przez to, że tak wysoko był w tej bandyckiej hierarchii, to on miał się od kogo uczyć, bo i w więzieniu się zetknął z osobami, które miały na koncie dość duże wyroki, które rzeczywiście w tej przestępczej rzeczywistości coś znaczyły. A potem na wolności to niestety, ale wielu zacnym krakowianom ta postać imponowała i on nie musiał naprawdę zabiegać o kontakty z ludźmi czy o wpływy, bo po prostu ludzie lgnęli do niego. No, ja zawsze będę przypominał przy tej okazji jednego z na szczęście byłych już krakowskich radnych, którym wręcz szarksi śmiali się, że to jest ich radny i ten po prostu radny łasił się wręcz do Miśka. Misiek miał go w pewnym momencie już dosyć, bo ten radny ciągle obiecywał jakieś interesy, ciągle jakoś podkreślał swoje oddanie i swoje przywiązanie do tej grupy i to nie jest tak, że do nich lgnęli tylko ludzie z marginesu, czy prości, biedni chłopcy, ale byli tam i lekarze, przecież opisuje, że na przykład jedną z pierwszych takich honorowych smyczek szarksów, która znaczyła rzeczywiście jakiś tam albo przynależność do grupy, albo takie zasługi dla grupy, to otrzymał jeden z lekarzy, który pracował dla klubu, ale pracował też dla bandytów, po prostu stawiając ich na nogi przy okazji różnych potyczek z innymi kibolami. W książce pojawia się takie sformułowanie, że prawnicy, którzy się otarli o kontakty z tym towarzystwem, mogliby zająć spory sektor na stadionie. Że byłby sektor prawników. No tak, bo kibol jest bardzo dobrym klientem dla prawnika, ponieważ ale kibol często wchodzi z tą sprawą. I podejrzewam, że to nie dobry prawnik. Tracimy dźwięk.
Jakby coś szumiało w pewnym momencie. Tak. Tracimy dźwięk niestety, przepraszam. Wspomina pan w książce, że prawnicy, którzy mieli związek z Wisłą, z tym całym kibolskim towarzystwem, mogliby zająć niemalże jeden sektor na stadionie. Bo kibol to dla prawnika jest wymarzony klient. Kibole przecież mają bardzo często konflikty z prawem, więc jakby no dają wiele okazji do zarobku. Sprawy kiboli też są proste de facto, no bo to nie są jakieś skomplikowane przestępstwa, to nie jest jakaś skomplikowana przestępczość gospodarcza, a po prostu no tutaj jakby ilość nie zamienia się w jakość, więc po prostu małym nakładem sił można zarobić duże pieniądze. W związku z tym no rzeczywiście prawnicy lubili pracować, lubią do tej pory, lubią pracować dla kiboli. No i też jest grupa prawników, która jakoś się tam utożsamia z tą z klubami, bardziej bym powiedział, no bo trudno powiedzieć, żeby się utożsamiali z grupami przestępczymi, ale w jakiś sposób się utożsamiają z klubami, przez co no, jakoś łatwiej im sobie wytłumaczyć pracę dla tego typu ludzi. Ta historia zresztą, tak jak już wspominaliśmy, przenosi się z ulic, z osiedli i z zaułków miejskich na coraz wyższe sfery. Na stadionie Wisły wielu osobom z krakowskiej socjety wypadało bywać, wypadało się tam pokazywać. Jedna krąży po mieście też taka informacja, że zawdzięczamy właśnie silnemu przełożeniu kibiców na sferę samorządową to, że mamy w mieście aż dwa stadiony zamiast jednego ogólnomiejskiego dzielonego przez dwa kluby. No to niestety świadczy o tym, że słabe są organy państwa, tak, bo tych kiboli tak naprawdę się wszyscy boją. Wszyscy się bali im postawić i ten strach był zarówno ze strony organów państwa, no, ale też samorządowców. Ciężko się dziwić prezydentowi czy radnym, że bali się kiboli, skoro tych kiboli bała się nawet w pewnym momencie policja. Więc no niestety radni ulegli naciskom kiboli i chyba mamy... też urokowi. No nie, tutaj ja wiem o przynajmniej dwóch przypadkach, gdy radni grożono śmiercią, więc tutaj no to są dość nieprzyjemne sytuacje i co? I niestety no, to się skończyło ogromnym marnotrawstwem pieniędzy w skali całego Krakowa. Więc tak wygląda ta sytuacja niestety w tej chwili. W miarę jak kibole wchodzili na salony, w miarę jak poznawali coraz bardziej wpływowych, ustosunkowanych ludzi, zmieniały się także interesy, które prowadzili i doszło do tego, co po części odkrywa tytuł książki, że przejęli klub piłkarski Wisła. Że zaczęli w nim rządzić i to nie tylko de facto, nie tylko z tylnego siedzenia, ale także wręcz formalnie. No, Damian D., bo tak dzisiaj już o nim musimy mówić, no był jednym z Sharksów, nie ma co tutaj owijać bawełnę, no był jednym z kiboli. Prawda, on dość nisko był początkowo w hierarchii, ale jakby się tam swoimi umiejętnościami i zdolnościami na tyle wykazywał, że szybko awansował i finalnie rzeczywiście był no, w czołówce tych przywódców tej bojówki. A on był, przypomnijmy, wiceprezesem i właściwie taką w pewnym momencie twarzą klubu, więc no, regularny bandyta, który dzisiaj ma bardzo ciężkie zarzuty i wciąż przebywa w areszcie, no, dostąpił zaszczytu bycia w ścisłych władzach klubu Ekstraklasy. No to jest niestety, ale kompromitujące i dla Ekstraklasy, i dla Wisły. Dla całego Krakowa to jest kompromitujące, że do czegoś takiego w ogóle mogło dojść, że no,
chłopczyk, no chłop, w ogóle bez żadnego specjalnego wykształcenia, bez jakichś dokonań, bez naprawdę nic nie predestynowało go do tego, żeby on został wiceprezesem Wisły. On pracował wcześniej w okienku bankowym, to znaczy był po prostu konsultantem w banku. I chyba tam powinien zostać, a nie pchać się do zarządu Wisły, no, bo to się skończyło niestety dla wszystkich tragicznie, i dla niego, i dla Wisły. Bo okazało się, że nie wystarczy fanatyczne oddanie klubowi, żeby nim zarządzać. I że też ta miłość staje się problematyczna, jak przeczytamy w książce historię transferów pieniężnych, zamawianych usług i sposobu traktowania zarówno działaczy, jak i samych piłkarzy. Ja mam takie ukłutą na swój użytek teorię, że im ktoś bardziej mówi o tym, że kocha Wisłę, i im ktoś bardziej mówi o miłości, to tym bardziej prędzej czy później zaszkodzi. I to niestety sprawdza się nie tylko w przypadku Kiboli. To jest niestety dotyczące też... Znaczy fanatyzm w niczym nie jest dobry. No ostatnio ktoś mi powiedział coś takiego, że jak masz misję, to zostań misjonarzem, a jak chcesz być czy dziennikarzem, czy biznesmenem, to rób swoje, a misję zostaw ludziom, którzy po prostu mają takie poczucie, tak? Ale to, bo taki fanatyzm we wszystkim szkodzi, i Wiśle zaszkodził fanatyzm, tak? na wielu płaszczyznach. Dochodziło do takich sytuacji, że kibice wparowywali już od pewnego czasu działacze wparowywali do szatni na przykład, żeby motywować piłkarzy, ale motywowali ich w taki sposób, który trudno sobie wyobrazić, żeby kogokolwiek zagrzał do walki i dał mu pozytywne wzmocnienie. To śmiesznie strasznie pokazał Patryk Wega w tym swoim filmie, bo to tak sobie myślę teraz, ta scena była tak przejaskrawiona, mówię o scenie, gdzie taki właśnie misiek w tym filmie wchodzi do szatni i łamie nogę piłkarzowi, który jakiś tam błąd popełnił. Ale to jest może oczywiście przejaskrawione, ale to dobrze oddaje jakby jak działało na psychikę takie, w cudzysłowie nazwijmy to, motywowanie, bo to nikt nóg im nie łamał piłkarzom Wisły w tamtym czasie, ale psychikę na pewno, bo oni byli po prostu złamani, oni się bali, oni po prostu mieli jakieś lęki i nie wiedzieli, co ich spotka. Bandytom, czy działaczom, czy właściwie wtedy ta granica się zatarła, to jakbyśmy to pomiędzy działaczami a bandytami, no to tym ludziom wydawało się, że robią coś dobrego, że z tego wyniknie coś dobrego. Nigdy nie wynikało nic dobrego. No wtedy opisywałem taką historię, gdy właśnie bojówka wpadła na trening na zamkniętym stadionie przy Reymonta i tam próbowali ustawiać drużynę. No i efekt był taki, że drużyna zaraz potem przegrała sromotnie chyba kolejny mecz ligowy i Kibole. No właśnie, to jest najgorsze, że w tych ich małych muszczkach niestety te fakty się nie łączyły i dalej próbowali tych samych metod. Jakby wyciąganie wniosków jest niestety często poza zasięgiem tych ludzi. Nie chciałbym też przytaczać wydarzeń wyrwanych z kontekstu, ale dochodziło do tego na stadionie. To jedna ze scen, które najbardziej mną wstrząsnęły. Przytacza pan takie wydarzenie, które miało miejsce w klubowej restauracji, że razem z gośćmi w sali restauracyjnej siedział też związany dżentelmen, z którym ekipa miała jakieś interesy wyrównać. Ja bym w to nie uwierzył, gdybym sam w tej restauracji nie był. I tam naprawdę ci bandyci siedzieli i czuli się jak u siebie. Tam rzeczywiście czuło się strach. Tam rzeczywiście czuło się to, że oni po prostu zajmują jakieś miejsce i dookoła nich wszyscy chodzą jak na paluszkach. A zresztą o czym my mówimy? Mówimy o miejscu, które teoretycznie było o 20 kroków od gabinetu prezesa TS Wisły. A
toaleta tej restauracji, do której też ci działacze chadzali, wyglądała jak najgorszy ściek, po prostu pełen antysemickich, rasistowskich, hejterskich wlepek. Wlepek, które na przykład obrażały prezydenta miasta, które no, były, dużo mówić, obrzydliwe. Jakoś, nie wiem, albo to nikomu nie przeszkadzało, albo wszyscy się bali w ogóle w jakikolwiek zareagować, w sposób zareagować. Pamiętam też, że gdy zacząłem się kręcić po klubie i ludzie, którzy tam też jakby mieli coś do powiedzenia, zorientowali się, że ja kręcę jakiś reportaż, szybko usunęli podobne wlepki, które były w głównym budynku Wisły. To była taka ściana, która prowadziła na halę Wisły. Też tamtędy przychodziły dzieci, które szły na basen, czy dzieci, które szły na zajęcia w różnych sekcjach wiślackich. Tam też po prostu ta ściana ogromna aż kipiała od nienawiści. To latami nikomu nie przeszkadzało, albo może przeszkadzało, tylko ludzie się bali o tym mówić. I to też pokazuje, no jak ta grupa niestety zastraszyła Kraków, no Kraków, cały Kraków. To taka dulszczyzna, ale też połączona z poetyką filmów rzeczywiście Patryka Wegi, kiedy rodzice czekający na dzieci trenujące w którejś z sekcji Wisły, kiedy jacyś działacze, ludzie, którzy przyszli na kawę, siedzą przy swoich stolikach, a parę stolików dalej siedzi związany członek bojówki, z którym miano wyrównać jakieś rachunki. I muszę zadać pytanie w tym momencie z pozoru banalne i z pozoru najbardziej oklepane, czyli skąd taki pomysł, skąd zainteresowanie najpierw tym środowiskiem, które zaowocowało najpierw reportażem telewizyjnym, a następnie książką rozwijającą te wątki. Czy to tylko chęć właściwa dziennikarzom śledczym pokazania w afery, zerwania zasłony milczenia, czy też jest tam coś fascynującego u tych ludzi? Nie, no na pewno jest coś fascynującego, bo jakby do dzisiaj się tym zajmuję, chociażby dziś opublikowałem kolejny jakiś tam artykuł o tym z kolei, jak się pocieli, pobili inni kibole z innych klubów, więc można powiedzieć, że dalej siedzę w tym środowisku, ale no jakoś tak co tutaj bym się nie zgodził z tym, że to była taka chęć dziennikarzy śledczego, bo jakoś inni dziennikarze się jakoś za bardzo do tego tematu nie pchali i ja właściwie aż czasami się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że te rzeczy jeszcze nie zostały nagłośnione, które po prostu leżały w krakowskim sądzie i czekały na, aż ktoś się po nie schyli. Też te historie tych ludzi czekały, chociaż te historie ludzi bardziej czekały na to, żeby ci ludzie znaleźli kogoś, komu mogą zaufać, bo niestety, ale no w Krakowie było ciężko komuś zaufać, bo co chwilę się ktoś okazywał w coś uwikłany. A mi się może udało i też jakby też dlatego zrobiłem ten reportaż, bo po pierwsze mieszkałem 10 lat w Krakowie, ale nie byłem na tyle silnie związany z tym miastem, żeby mieć jakieś układy, być z kimś powiązany. Nie byłem też jakoś specjalnie przywiązany do tego, co tam się działo. No po prostu spędziłem tam 10 lat, wyjechałem i wydaje mi się, że byłem w stanie po pierwsze spojrzeć z dystansu na to wszystko, co się działo, ale też poznać ten Kraków, bo Kraków jest specyficzny i udało mi się, wydaje mi się, że przez te 10 lat udało mi się w jakiś sposób poznać specyfikę tego miasta, przez co no, nie błądziłem, tak bym to powiedział, nie błądziłem podczas pracy nad tym reportażem, bo rzeczywiście często niektóre rzeczy są dla ludzi z zewnątrz trudne do zrozumienia, a jednak no, wydaje mi się, że ja unikałem takich raf, które można byłoby wpaść. No i też ci ludzie są fascynujący, ale ci ludzie też
tak jak każdy zresztą bohater, no, są warci tego, żeby ich poznać, a nie z góry potępiać. Bo ja pamiętam, był taki trend pisania o kibolach w taki sposób, jakby się pisało o naprawdę, nie wiem, o zwierzętach, czy z ogromną pogardą, ale ta pogarda tak naprawdę świadczyła o słabości piszących, bo ci piszący w ten sposób próbowali sobie rekompensować to, że to byli grupa dziennikarzy sportowych, która w ten sposób pisała o kibolach, jakby wiedząc, że ich pisanie jest jedynym jakby sposobem ich na poradzenie sobie, na próbę poradzenia sobie z tą patologią, więc oni się wyżywali w tych swoich tekstach, odczłowieczali kiboli. A mi się to nie wydaje, żeby to było dobre, bo każdy z nich jest człowiekiem, każdy z nich ma jakieś uczucia i każdy z nich też ma jakieś swoje poplątane losy. No, dla mnie takim ostatnim symbolem tego, jak poplątane są losy kibolskie, jest Skopek, który w ogóle zaczynał jako kibol Hutnika Kraków, potem przerzucił się na Wisłę, gdzieś tam zaczynał od samego spodu się przebijać w tej hierarchii. W sytuacji, kiedy ja kręciłem reportaż, to on, można powiedzieć, był jednym z liderów Sharksów, bo reszta po prostu wylądowała w aresztach i on nagle awansował na przywódcę. No ale potem on też wylądował w areszcie, a dzisiaj wyszedł z tego aresztu i przez to, że inni siedzą, a on wyszedł, no to niestety od razu się pojawił zarzut, że poszedł na współpracę z policją. Przez co momentalnie stał się w ich świecie konfidentem. No i do niedawna przywódca żyjący pełnią życia dzisiaj musi zmazywać ze swojego bloku obraźliwe hasła pisane przez niedawnych kolegów, a nawet niedawnych podwładnych. Więc to też jest taki świat, w którym jesteś kimś, a za chwilę możesz być nikim, a jeszcze za dwie chwile kolejne możesz po prostu nie żyć, bo ktoś cię po prostu potnie maczetą. Nie bał się pan ruszać tego tematu? No, skoro zrobiłem ten temat, to znaczy się nie bałem, no bo gdybym się bał, to bym go nie zrobił. No tak, no ale przyznam szczerze, nie będąc w ogóle kibicem sportowym, ale znając te wszystkie legendy od najmłodszych lat, no, rozumiem, że pan miał bardziej komfortową sytuację, mogąc wejść w Kraków jakby bez tych wszystkich rzeczy, które się dostaje w pakiecie od dzieciństwa, ale te wszystkie postaci, ta święta wojna, która się toczy w mieście, to jest po prostu legenda Krakowa, miasto tym żyje. Zastanawiam się, czy były takie momenty, kiedy miał pan po prostu ochotę zostawić ten temat? Znaczy, ochotę, żeby zostawić temat, miałem z innych powodów. To jest bardzo trudny materiał do zrobienia tak po dziennikarsku, bo jeśli nikt nie chce z tobą rozmawiać, to ciężko coś napisać, nakręcić i zrobić, więc jakby... Jeśli się czegoś bałem, to bałem się tego, że mi po prostu nie wyjdzie ten temat, bo nie będę miał z czego go zrobić. Dlatego on też tak długo powstawał, bo przekonanie do siebie tych wszystkich ludzi to wymagało dużo, dużo czasu, dużo zachodu i to było najtrudniejsze. Ale w pewnym momencie, jak już wszedłem w to środowisko, no to można powiedzieć, że... Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale w jakiś sposób ja się z nimi polubiłem albo zakolegowałem z niektórymi gdzieś tam. Na pewno nie było, znaczy z ich strony to pewnie była, tak, pogarda czy jakiś tam brak szacunku, bo jakieś tam transparenty przeciwko mnie wywieszali, jakieś tam hasła wypisywali, ale no nie miałem żadnych takich sytuacji, które sprawiałyby, żebym się jakoś strasznie bał. Oni też w internecie, co pojawia się w książce, prowadzili własną, taką można powiedzieć, wojnę hybrydową wręcz, posługując się dezinformacją, zmasowanym właśnie wypisywaniem wrogich komentarzy, czy
komentarzy takich, które były wyrazem woli jakiegoś tam grona decyzyjnego w obrębie grupy tych radykalnych kibiców. Nie przypuszczałbym, że to tak zorganizowane środowisko. Czy to wszystko się dzieje właśnie, co miało miejsce w Wiśle, czy to wszystko działo się z powodu różnych knowań, czy to też jest kwestia na przykład odruchu stadnego i tej kultury takiej życia codziennego, o której już wspominaliśmy, i to pytanie do pana nie tylko jako do dziennikarza, ale też etnologa z wykształcenia. Nie doszłego, bo niestety mi się nie udało tych studiów skończyć, ten świat na pewno przyciąga. I na pewno nie jest tylko tak, że to by była najprostsza odpowiedź, że on przyciąga na przykład pieniędzmi. Bo okej, pieniądze są w tym świecie, ale on też przyciąga na pewno takim uporządkowaniem świata, bo wiadomo, że łatwiej się żyje, kiedy to nasze życie jest mało zniuansowane, kiedy jest dobro i zło, kiedy jest czarno i białe. I bycie kibolem na pewno ułatwia takie patrzenie na świat, bo no jesteśmy my i oni, tak? My jesteśmy my i nasze zaprzyjaźnione kluby i kibole z tych klubów kontra wrogowie. I co prawda tutaj często to taka sytuacja powoduje, że że twoim działaniem musi niestety powodować instynkt stadny, jesteś skazany na robienie tego, co ci nakaże grupa, ale z drugiej strony dobrze wiemy, że tak się żyje łatwiej, jak ktoś nam powie, jak trzeba żyć. I to też jest tak, że jest w tych grupach jest określona hierarchia, struktura. To też ułatwia życie, bo po prostu wiesz, kim jesteś. W czasach, kiedy my naprawdę mamy jakieś tam problemy z tożsamością, z odnajdywaniem się w roli mieszkańca świata, jako obywatela, tak, to tutaj dostajesz prosty przekaz i twoje życie naprawdę brutalnie, no mówiąc wprost, ich życie ma sens dzięki temu, że są kibolami. Często jest tak, że ogromną tragedią dla ludzi jest to, że zostają pogonieni z ekipy, tak, za niektóre przewiny można zostać wyrzuconym z ekipy. I to na przykład bardzo mnie dziwiło, dlaczego osoby pogonione z ekipy za chwilę odnajdują się w przeciwnej ekipie. A wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że one poza tym światem kibolskim nie mogą żyć, nie mogą funkcjonować, bo tak się już nauczyły jakoś, że tak świat musi wyglądać i wolą nawet być w ekipie dotychczasowego wroga, ale dalej mieć tą hierarchię, strukturę i ten jakiś wytyczony sens, niż po prostu gdzieś tam samemu zacząć myśleć, bo naprawdę niektóre zasady, czy niektóre ich jakby sytuacje, które funkcjonują w tych grupach, no powodują, że rzeczywiście normalnemu człowiekowi ciężko sobie wyobrazić, że tak można, tak? Już nie będę wdawał się w szczegóły, ale tam są takie straszne przykłady upokarzania na tle seksualnym przeciwników. I to się wydaje nam, łapie się człowiek za głowę, jak słyszy, co tam się dzieje, ale z jakiegoś powodu dorośli faceci robią swoim kolegom takie rzeczy. I to wszystko powoduje, że oni są też po prostu skazani na bycie kibolami, skazani na bycie w tej grupie. Jak już to wejdziesz, nie możesz z tego wyjść. I to wszystko rzeczywiście to są takie plemienne zwyczaje, plemienne zasady, ale to chyba też w tym kierunku zmierza, żeby to upraszczać, że to po prostu ma uprościć świat i dzięki temu oni są w stanie w tym skomplikowanym jakże przecież świecie dookoła nas funkcjonować. I jednocześnie jest to sytuacja, w której która nie tylko przenika różne sfery społeczne, ale też ma
swój ślad na murach miasta, o czym już trochę opowiedzieliśmy, i która przenika całe miasto też w takim topograficznym zakresie. Dla mnie jedną z ważnych cech tej książki, jej wielkich zalet, jest to, że czytałem ją mając otwartą jednocześnie mapę Google, że ta warstwa topograficzna jest taka właśnie dokładna i można śledzić ścieżki ekipy Sharksów i ich przeciwników właśnie uliczkami, zaułkami, osiedlami. Pojawia się na przykład słynna bitwa na ulicy Chocimskiej, która jest wprawdzie leży w pobliżu stadionu Wisły, ale jest jedną z najbardziej cichych i takich spokojnych krowoderskich uliczek. To też ciekawe, w jaki sposób krakowska Święta Wojna, ten wymiar walki o prymat w mieście, przenika na życie codzienne. Kiedyś w latach 90. na przykład było tak, że to dzieliło się dzielnicami, teraz chyba się bardziej skomplikowało. No teraz już nie jest to takie oczywiste, a mnie też też mnie zastanawiało, jak mieszkałem, teraz pisząc tę książkę, na miesiąc się przeprowadziłem do Krakowa i zastanawiało mnie zawsze, jaki wpływ na takich przeciętnych mieszkańców ma to, że oni no, muszą żyć wśród tych wszystkich napisów na ścianach, tego hejtu, tych wszystkich jakby... że ci kibole zawłaszczają ich życie i zastanawiam się, na ile to w jakiś tam sposób wpływa, a na ile już na przykład mieszkańcy Krakowa w ogóle na to nie zwracają uwagi. Bo pamiętam, mieszkałem właśnie w okolicach stadionu i chodziłem na mecze i chodząc na mecze mijałem akademiki na Bydgoskiej. I na tych akademikach i tam są na sąsiednich garażach, bo oni też, kibole za pomocą tych napisów często komunikują sobie różne rzeczy. Komunikują, kto współpracuje z policją, kto jest aktualnie w areszcie, kto jest przywódcą, kto jest teraz głównym wrogiem spośród drugich przeciwnej ekipy. Więc na tych garażach właśnie były wypisane takie hejterskie hasła. Przecież te miejsca mijały codziennie setki studentów, dzieci idących do szkoły i to, ja myślę, to wszystko wpływa jednak na ludzi. I to też wpływa na to, jaki jest Kraków. Zastanawiałem się bardzo często, czy jednak miasto, czy państwo nie powinno w jakiś sposób próbować z tym walczyć. Wiem, że to może być walka z wiatrakami, ale wierzę, że się ją da wygrać i kurczę, chociażby od tej strony powinniśmy próbować zawalczyć z tym kibolstwem, żeby im taka prosta rzecz, nie oddawać naszych ścian, naszych murów, naszych budynków, żeby oni tego hejtu nie mogli siać, gdzie chcą. Tam z jednej strony jest hejt, z drugiej strony bardzo wyrafinowane plastycznie murale się też niekiedy pojawiają. No to jest, ja mam z tym problem z takimi muralami, bo takie murale, niestety, ale są malowane przez tych samych ludzi, którzy wypisują potem rasistowskie albo antysemickie hasła. I takie murale też służą temu, żeby to kibolstwo w jakiś sposób oswajać i zachęcać do tego kibolstwa młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze systemu wartości w pełni ukształtowanego, nie są jeszcze na tyle, nie mają tych swoich osobowości poukładanych. Czasami lgną do takich rzeczy. Takie rzeczy im potrafią zaimponować, tak? Że ktoś potrafi stworzyć jakiś potężny mural. Tylko od takiego muralu do, nie wiem, do robienia jakichś potem naprawdę paskudnych rzeczy nie ma dalekiej drogi. Więc to jest, no, to jest problem według mnie. To też ukazuje postscriptum książki i że z jednej strony ta ekipa została rozbita, niektórzy siedzą, niektórzy musieli zwinąć interesy, część się pewnie poprzeprowadzała, a tymczasem Święta Wojna i te wszystkie ekscesy w Krakowie nie milknie.
tylko co tydzień, co parę dni pojawiają się informacje o kolejnych wydarzeniach z udziałem coraz to młodszych ludzi, kolejnych pokoleń. No bodajże, nie wiem, 2-3 tygodnie temu pisałem o wyczynach niejakiej, są teraz młode grupy, jest młoda brygada i młoda ferajna. I te bojówki, po prostu jakby weszło kolejne pokolenie i są tak samo brutalne, nie, na pewno mniej inteligentne od poprzedników i gdzieś tam na ulicy Kobierzyńskiej mieliśmy właśnie atak takiej bojówki na człowieka z Krakowi, który został brutalnie pocięty i gdzieś tam mocno pokieroszowany. No, to się zdarza, to się niestety cały czas zdarza. A jak sytuacja w klubie w tej chwili się przedstawia? Przepraszam, jak sytuacja? Jak sytuacja w klubie się przedstawia? Oj. No jesteśmy teraz po Walnym, które wybrało nowe władze. Teoretycznie jakby klub został oczyszczony z bandytów. Są tam ludzie, którzy mają dużo zapału, dobre chęci. A co do tego, jak to się skończy, no zobaczymy. Na razie jest walka o utrzymanie się w tym sezonie. I trzeba przede wszystkim powiedzieć, że kibole, którzy jeszcze niedawno rządzili Wisłą, naprawdę zostawili po sobie zgliszcza na wielu płaszczyznach. I widać to w finansach klubu, i w strukturze klubu, i wśród tych ludzi, którzy tam naprawdę pracowali, i którzy tam się drakońskie rzeczy działy, tam się naprawdę straszne sceny działy, więc trochę to jest takie sprzątanie stajni Augiasza, więc to naprawdę jeszcze musi chwilę potrwać, żeby ta Wisła w jakiś sposób nawiązała do tych sukcesów, które kiedyś odnosiła. Może to nie jest wyjątek niestety krakowski na skalę krajów. Właśnie wspomina Pan o kolejnych klubach w Polsce, w innych miastach, w których się dzieją lub działy podobne rzeczy. Jeśli dobrze pamiętam, Bydgoszcz. Znaczy, Bydgoszcz to akurat kibole doprowadzili do upadku swojego klubu, więc jakby w Bydgoszczy w tej chwili jest jakaś, nie wiem, szósta liga, więc tam nie ma problemu jakiegoś dużego. No ale na przykład weźmy taką Warszawę, no. Mamy pandemię koronawirusa, mamy zagrożenie epidemiologiczne, władze piłki puszczają na trybuny kibiców, którzy mają przestrzegać odstępów między właśnie sobą. Po czym kibice Legii pokazują, że mają po prostu w nosie te wszystkie zasady i najpierw odpalają zakazane race, a potem grupują się wszyscy na trybunie i pokazują, że mają prawo gdzieś, że mają zasady gdzieś, że mają po prostu nas wszystkich gdzieś. Dzisiaj mamy w poniedziałek, mecz był wczoraj, nie wydarzyło się nic, nie zareagował nikt. Ci ludzie się czują bezkarni i są bezkarni, no i będą bezkarni. Może jakaś część źródła tego problemu to także sposób, w jaki zorganizowana jest w Polsce piłka nożna, bo zorganizowana jest na sposób biznesowy. Może gdyby drużyny były wzorem FC St. Pauli albo Barcelony, po prostu własnościami bardziej kibiców, to ta odpowiedzialność docierałaby także na trybuny. No mieliśmy już Wisłę, która była własnością kibiców i niestety to był najgorszy okres w historii. No ale nie mówię o tym, o tej formule, że przejmuje władzę pewne grono osób, ale poprzez większe zaangażowanie ludzi, którzy przychodzą na mecze. To tutaj się nic nie zmieni, jeśli państwo nie będzie działało. Jeśli będzie słabe państwo, to każdy bandyta będzie czuł, że to państwo jest słabe i jest w stanie pozwolić sobie na więcej. Tutaj
To nie kibice mają walczyć z bandytami, tylko to państwo ma walczyć z bandytami. I jeśli państwo pokazuje, że tak jak na trybunach Legii można łamać bezkarnie prawo i nikomu się nic za to nie stanie, no to dlaczego ja mam tego prawa nie łamać? No? No tak, no ale z drugiej strony jest też kwestia tego, co stało się z piłką nożną, która przestała być elementem takiej oddolnej, spontanicznej, ludowej tożsamości, a stała się dużym biznesem. W Polsce, podobnie jak wiele innych dziedzin, niekoniecznie dobrze regulowanym i niekoniecznie transparentnym. Jest takie nawet hasło, którego angielskie, którego nie mogę w całości przytoczyć, ale ono dotyczy zjawiska, o którym się mówi modern football. I mam wrażenie, że ten modern football jest czymś, co na całym świecie zabija tego autentycznego sportowego ducha. Z drugiej strony w Polsce jeszcze umożliwia prowadzenie takich nietransparentnych, szarych interesów wokół klubów, zorganizowanych jak przedsiębiorstwa. Dużo się mówi o kulturze organizacji w Polsce, o tym jak kuleje, jeśli chodzi o urzędy, o firmy, więc jeśli drużyna sportowa, klub sportowy jest firmą, to może to też jest okazja, by ten model spróbować jakoś zmienić. Bogusław Cupiał przez parę lat ładnych próbował prowadzić drużynę tak jak prowadzić klub, tak jak biznes, w którym odnosił spektakularne sukcesy. To nie jest prawda. To właśnie Bogusław Cupiał to jest osoba, która pokazała, jak nie powinno się prowadzić klubu piłkarskiego, bo to jest osoba, która zawsze było dla mnie zagadką, jak taki człowiek sobie poradził w biznesie, a jak on sobie radził w piłce. On nigdy nie miał dobrych doradców, zawsze tych doradców było napęczki wokół niego, w związku z czym on słuchał kilkunastu osób, z których każda mówiła co innego. W ogóle nie uznawał takiego organicznego rozwoju klubu od podstaw, który no, ma jakąś piramidę, tak? Czyli na dole mamy trenujące dzieci w akademii, potem mamy wyższe te roczniki, mamy drugą drużynę, która też jest jakimś zapleczem, która też powoduje jakieś tam osadzenie w tożsamości klubowej kolejnych osób i nie. No, to Wisła Bogusława Cupiała, to tak jak pokazała zresztą historia, to był taki kolos na glinianych nogach, koszmarnie źle zarządzany. To z 200 milionów złotych, które Bogusław Cupiał wpakował w Wisłę, no myślę, że 90% to były zmarnowane pieniądze. No właśnie i to jest ta kwestia, która chodziło mi właśnie o to, że okazuje się, że model biznesowy się nie sprawdza. Także nie wiem, czy my mamy w Polsce odpowiednie grono fachowców, którzy potrafiliby ten biznes zmienić. Bo z lektury książki, paru artykułów wynika, że kto w Polsce zaczyna odnosić sukcesy i profesjonalnie działać, ten jako działacz sportowy, jako pośrednik piłkarzy, ten stara się jak najszybciej przenieść na zachód, gdzie są trochę inne standardy i gdzie taką pracę łatwiej wykonywać. Ja myślę, że piłka nożna jest w tej chwili tak zepsuta na całym świecie, że nawet ciężko mi powiedzieć, który klub w tej chwili jest dobrze zarządzany, dla którego, który klub byłby dla mnie wzorcem i do którego klubu chciałbym, żeby na przykład Wisła była podobna, bo to jest naprawdę pierwsza przepaść pomiędzy wschodem i zachodem, czyli pomiędzy tymi najsilniejszymi ligami zachodnimi, a wschodem Europy jest tak kolosalna, że już nigdy nie zostanie zasypana i nam naprawdę już
przyjdzie do końca naszych, podejrzewam, dni grać taką rolę drugorzędną, gdy po prostu w tej Lidze Mistrzów po prostu będą te drużyny ze wschodu jakimiś tam wypełniaczami tych licznych grup. Jedni, no to też, no, powiedziałbym, że trzeba budować akademię i budować klub od podstaw, ale co do budowania akademii i klubu od podstaw, jeśli potem pojawi się jakiś szejk, który założy swój Manchester City i wykupi wszystkich najdroższych piłkarzy i po prostu zrobi z nich Dream Team i dla niego koszty się nie będą liczyły. No dla mnie wzorem jest jednak to, jak funkcjonuje zawodowy sport w Ameryce i gdzie są określone zasady draftu, czyli naboru nowych piłkarzy, gdzie jest salary cap, czyli jakby no maksymalne możliwe wydatki na zarobki piłkarzy, i to jest takie wyrównywanie szans. A jeśli ja słyszę, że na przykład Barcelona ma setki milionów za prawa telewizyjne, a jakieś najgorsze kluby w ekstraklasie hiszpańskiej dostają, nie wiem, po 10-20 milionów, no to nie może działać, to nie może dobrze działać. Więc jakby ja nie widzę jakiejś światłej przyszłości przed piłką nożną. Dopóki będzie no, komercyjna. Jest jeszcze jeden wątek, o który chciałem zapytać, bo on się w książce, pewien stereotyp komunał, że piłka i wszystko, co z nią związane, to męski świat. On się w książce z jednej strony potwierdza, z drugiej okazuje się, że bywa ta rzeczywistość bardziej skomplikowana. Chodzi mi o rolę kobiet w tym całym układzie, który pan opisuje. Z jednej strony to jest wstrząsająca historia seksizmu, traktowania brutalnego, prymitywnego, okrutnego tych partnerek, ale też po prostu kobiet i dziewcząt kręcących się wokół klubu. A z drugiej strony okazuje się, że w wielu wypadkach to one wiodły istotną rolę wokół tego, co się działo, że przypadały im znaczące role. No, prezeską Wisły była Marzena S. Dzisiaj zakład karny Środa Wielkopolska. Więc dla niej to się kiepsko skończyło. Swoją rolę odgrywały kobiety bądź narzeczone tych głównych bandytów, czyli na przykład żona Zielaka, przez której konto przechodziły pieniądze z Wisły. Ale to nie jest świat dla kobiet. Niestety, chyba niestety, tak, bo jednak przez to też piłka traci wiele, myślę, że ten taki męski, samczy świat mógłby wiele zyskać dzięki kobietom. Najprościej, jak się da powiedzieć, no to po prostu ten świat mógłby się ucywilizować dzięki kobietom. On jest niestety taki, często taki, jak się w stereotypach wydaje, no taka męska szatnia z takimi koszarowymi żartami. To niestety też jest smutna rzeczywistość. Gal na przykład, gdzie się bawi wierchuszka PZPN-u, albo takie rzeczy naprawdę, które nie powinny mieć miejsca, zdarzają się na różnych lożach prezydenckich czy lożach VIP. Ja się nie dziwię, że kobiety się nie garną do tego świata, a jak już są w tym świecie, to chcą stamtąd uciekać, bo to nie jest nic przyjemnego wysłuchiwać dziesiąty seksistowski żart podczas meczu. No, żart to coś najmniej tutaj, powiedziałbym, o najmniejszym ciężarze gatunkowym. No ale pojawia się pewne grono kobiet, które ten świat przyciąga i które wręcz przejmują jego cechy, czyli brutalność, okrucieństwo.
No tak jak zespoły rockowe miały swoje grupy, no tak niestety też kibice mają swoje fanki. I te dziewczyny... Nie chcę tutaj brzmieć jak jakiś starzec, który się tutaj wymądrza nad upadkiem młodego pokolenia, ale... Ale rzeczywiście, no ciężko. Nie chciałbym mieć teraz córki, która właśnie gdzieś dojrzewa na jakimś krakowskim osiedlu i za kolegów ma fanów Wisły albo Krakowi, bo po prostu bardzo bym się bał o to, co się z nią stanie, bo wpaść w takie towarzystwo jest łatwo, a wyciągnąć kogoś z takiego towarzystwa już może być trudniej, bo to się wiąże z jakimiś narkotykami, z alkoholem, z jakimiś naprawdę nieprzyjemnymi rzeczami. No ci ludzie nie mają ani żadnych granic, ani żadnych skrupułów. I te dziewczyny lgną czasem do tego. To są dla tych dziewczyn, to są po prostu i łatwe pieniądze, i łatwa zabawa. Imponują im ci chłopcy, więc no, nie mają innych wzorców. No i to się często źle kończy dla tych dziewczyn. Chciałem zapytać o pańskie plany na przyszłość. Czy będą związane z tym tematem? Bo jest to jedno z tylko z nielicznych, jedno z wielu zagadnień, którymi się pan zajmuje. Czy będzie kontynuacja Wisła w ogniu 2 lub Krakowia w ogniu, kolejne kluby w Polsce? Czy jest wokół tego mnóstwo historii, które gdzieś tam no, chciałbym pociągnąć. No jest historia chociażby Magdy Kralki i tego całego gangu, który tam wokół niej się stworzył, czyli Krakowia i okolice. Gdzieś tam już jest zaawansowana praca nad właśnie książką dotyczącą ruchu chorzów. Ukazał się reportaż w Superwizjerze na ten temat. Ta książka prawdopodobnie też się gdzieś tam ukaże. No, jest Widzew Łódź, w którym nie dzieje się dobrze i cała Łódź, która Łódź przypomina w tej chwili trochę Kraków sprzed 10 lat, gdzie te ekipy są mocne, policja jest słaba, ci kibole ganiają się po ulicach i bezkarnie się tłuką. Nie zabraknie tematu. Właśnie tutaj uzupełnijmy dla tych, którzy mogą nie kojarzyć postaci Magdaleny z newsami, które obiegły całą, którym umknęły jakimś cudem te newsy. Okazuje się, że na czele jednej z ekip w Krakowie, być może, bo jeszcze proces się nie zakończył, stała właśnie młoda kobieta. No nie, to jest lekkie nadużycie ze strony prokuratury. Po prostu ta kobieta przejęła schedę, można powiedzieć, po swoim konkubencie, który Mariuszu Z, który poszedł do, no, przecież został zatrzymany i trafił do aresztu i można powiedzieć, że ta kobieta przejęła rozliczenia w tej grupie, ale na pewno bym nie zaryzykował stwierdzenia, że ona czymś rządziła grupą, bo po prostu ci mężczyźni by z tej grupy nie dali sobą rządzić, ale ona po prostu, można powiedzieć, przejęła interesy. To może użyli jej jako figurantki, nie? To... No po prostu była, jakbyśmy powiedzieli, prokurentem może na czas pobytu w areszcie swojego konkubenta i zgarniała, no, cały czas pamiętajmy, że no, kolejniki bole są zamykani, ale narkotyki płyną do Krakowa cały czas, brudne interesy są cały czas robione. I ktoś te pieniądze musi zbierać, zgarniać i przeliczać i inwestować dalej. I do tego Magda Kralka jak najbardziej się nadawała, no i to robiła do czasu. W tej chwili ważą się losy ekstradycji, gdzie strona słowacka jest, tak? No w tej chwili... Ja bym w tej chwili tak pół na pół obstawiał, czy dojdzie do tej ekstradycji. Zobaczymy. No, to się ma... No, tam ma kilkanaście tygodni teoretycznie strona słowacka, ale jak mi tłumaczyli tamtejsi prawnicy, wszystko się może wydarzyć. Mam takie pytanie też po obejrzeniu kilku seriali na takich dokumentalnych, czy chcących być uchodzić za dokumentalne,
w pewnym momencie po filmach kinowych, fabularnych, takich jak Football Factory czy Green Street Hooligans, pojawiły się też seriale dokumentalne, po części kręcone w Polsce, także w Krakowie, o takiej mocno właśnie sensacyjnej otoczce. Po obejrzeniu ich można stwierdzić, że Polska gdzieś na czoło się wysuwa tych wszystkich spraw związanych z przestępczością okołostadionową, że możemy rywalizować z takimi klubami jak Partizan Belgrad na przykład i tak dalej. Jestem ciekaw, ile w tym prawdy, a ile pewnej kreacji pańskich kolegów z Zachodów. Z Partizanem Belgrad, z Bałkanami to raczej się nie możemy tutaj mierzyć, bo tam jednak te kluby i to ta przestępczość zorganizowana wokół klubów mocniej przeniknęła. Tam te kluby, ta przestępczość się stała już bardziej mafijna, czyli przeniknęła mocniej w struktury państwa. Ale ja na przykład pamiętam, jak kibice Lazio przyjeżdżali do Wisły, albo kibice Atletico Madryt przyjeżdżali do Ruchu Chorzów. I dla nich było szokiem to, na ile mogą sobie kibole tutaj pozwolić, jak bardzo są bezkarni, jak bardzo są brutalni i też jak są mocno zorganizowani. Więc myślę, że jesteśmy tak w pół drogi. W wyższych klasach stanu średnich. Dużo się też mówiło i pisało o Rosji, gdzie do pewnego momentu kibice byli wręcz animowani przez jakieś tam struktury państwowe, a dopiero w pewnym momencie stali się zbyt dużym problemem i po prostu odcięto im tlen. To też jest ciekawy wątek polityczny, bo z jednej strony na tą taką lokalną skalę to wiem, że mieli pewne pomysły i apetyty polityczne, ale z drugiej strony stadion się okazuje często też trybuną polityczną, tak jak było w Jugosławii, w okresu tego państwa, tak jak było chwilę później w Rosji, tak jak bywa w Polsce, o czym wspominaliśmy tutaj, o wątkach właśnie politycznych. Na szczęście istniała do pewnego momentu taka narracja, czy takie w ogóle taka, powiedziałbym, mięta między politykami prawicy a kibolami i gdzieś oni próbowali być zagospodarowani przez polityków. Ale mam takie poczucie na szczęście, że od jakiegoś czasu, gdy politycy uświadomili sobie, że nie ma co igrać z ogniem, że to są jednak, koniec końców to są bandyci, tak? To ile by oni nie założyli patriotycznych koszulek, jak mocno by nie krzyczeli o żołnierzach wyklętych, to jednak to są bandyci, którzy utrzymują się z handlu narkotykami, z bujek, rozbojów, haraczy. I nie są sterowalni, więc jakby na szczęście w Polsce mam takie poczucie, że ten flirt między kibolami a polityką gdzieś tam jest marginalny i nie poszedł za daleko, bo to naprawdę mogłoby się źle skończyć dla nas, jako dla państwa. I nie jest dobrze, ale jakaś tam równowaga jednak w tych stosunkach kibole-polityka została zachowana i na szczęście dalej wszyscy jesteśmy na stanowisku, że kibole to bandyci po prostu. Ja mam takie pytanie podsumowujące tą naszą rozmowę. Trochę prowokacyjne, bo mówiliśmy bardzo długo o negatywnych czynach, cechach tego środowiska, o czynach, których brutalnych, okrutnych, którego się dopuszczają ludzie z nim związani. W książce Wisła w ogniu jest taka plejada postaci o pewnych cechach sadystycznych. Są tam opisane wprost ich cechy, ale jednocześnie gdzieś dookoła
jest ta grupa chłopaków z osiedli, być może w pewnych takim chuligańskim nastawieniu, pewnych inklinacjach do robienia rzeczy złych, ale mam wrażenie, że oni obrywają też za tą wierchuszkę i że zbyt często opisuje się właśnie osiedlową młodzież takimi pewnymi kliszami. Dresiarze, kibole, właśnie fanatycy, chuligani. Zastanawiam się, przez ten ton, o którym pan zresztą wcześniej już napomknął, którym niekiedy dziennikarze się posługują, po prostu nie stworzono trochę właśnie warunków do tego, żeby rosło takie wyobcowanie społeczne. To też w książce Wojciecha Muchy niedawnej się pojawia. Miasto Noży, który próbuje ich opisać emocje tych chłopaków, którzy wzrastali w tym środowisku. Czytałem tę książkę. Nie będę, no nie zostanę fanem tej książki. Powiem tylko tak. To nie dziennikarze tworzą zorganizowane grupy przestępcze. To nie dziennikarze doprowadzają do tego, że dzisiaj w nocy w Krakowie może ze trzech chłopaków zostanie pociętych maczetami. My tylko opisujemy to, co się dzieje, a takie próbowanie dorobienia do tego takiej właśnie fajnej historii, jak to my chłopcy z osiedli próbujemy tutaj stworzyć jakąś wspólnotę. Próbujcie stworzyć wspólnotę, ale bez handlu narkotykami, bez maczet, bez gazu. Taką wspólnotę jestem w stanie zrozumieć, ale na razie w trakcie naszej rozmowy, jak sobie tutaj rozmawiamy, dostałem na telefon zdjęcia z sobotniego starcia Lechii Gdańsk z Elaną Toruń. Mam tutaj przed sobą pocięte nogi, pocięte ręce, pocięte ciało. No ja bym zapytał Wojciecha Muchę, czy to jest też ta wspólnota, bo mam taki fragment wiszącego kikuta, który ledwo się trzyma tutaj nogi. I czy to też jest wina dziennikarzy i czy to też jest... Ale zanim dojdzie do tej tragedii, o której pan wspomina, są jeszcze te pośrednie etapy. No są, tylko z jakiegoś powodu to ci ludzie, którzy gdzieś tam lądują na trybunach, to niestety albo wychodzą z tego kompletnie, albo trafiają w patologię. Nie ma. Ja na przykład jestem wielkim przeciwnikiem mówienia, dzielenia kibiców na ultrasów i na hulsów. Bo według mnie to jest sztuczny podział. Bo ultrasi i hulsi to jest często to samo grono. Ultrasi są często za słabi, żeby się bić. Ale ja naprawdę nie chcę też demonizować tych ludzi, ale mój przekaz jest taki, że naprawdę jest więcej złego niż dobrego jednak w tym środowisku. To środowisko, jeśli chce być jakoś tam uznawane i nie chce być piętnowane, to się musi po prostu zmienić. No. Bo ja nie wymyślam sobie tematu. Ja po prostu biorę te tematy z życia. A jeśli goście z Elany odcinają ręce i nogi gościom z Lechii Gdańsk, a goście z Wisły tną gości z Krakowi, a goście z ŁKS-u katują gości z Widzewa, ja nie muszę tutaj nic wymyślać, podrasowywać. Ja wręcz muszę to łagodzić, żeby temu mojemu czytelnikowi dać taką wersję tych wydarzeń, żeby mu obiad się nie zwrócił po zjedzeniu, jak on to przeczyta albo zobaczy. Więc tak ja o tym myślę.
Ja sądzę, że temat jest na pewno ważny, no i niestety pod pewnymi względami rozwojowy. Kiedy pojawiły się te filmy, o których wspominałem, uznałem, że każda subkultura, kiedy trafia do mediów mainstreamowych, kiedy trafia do filmów, obrasta gadżetami, obrasta takimi popkulturowymi wątkami, to znaczy, że się właśnie kończy. Tak było z hipisami, ze skinheadami w pewnym momencie, z punkowcami oczywiście i tak dalej, że to jest pewien zmierzch i przechodzi to w taką sferę. Czytając pańską książkę i teraz z rozmowy wnioskuję, że jeszcze dużo czasu zanim to się to wejdzie do skansenu i nie jest to optymistyczny wniosek na koniec. Taką zmianą jest to, że oni wszyscy jesteśmy, stajemy się coraz bardziej wygodni i też jako społeczeństwo się stajemy coraz bardziej zamożni, więc to stopniowo jednak pozbawia kiboli dopływu świeżej krwi, ale myślę, że jeszcze naprawdę dużo czasu minie, zanim jakby ta, może będziemy mogli powiedzieć, że to jest jakaś marginalna subkultura. Cóż, ja dziękuję za pański czas i za to, że wziął pan udział w naszym spotkaniu. Dziękuję publiczności za oglądanie nas w internecie, ale życzę też no, kolejnych sukcesów i no, przede wszystkim gratuluję też odwagi w przechodzeniu dziękuję. Przez te ciemniejsze sfery rzeczywistości. Dziękuję i do widzenia, do zobaczenia na kolejnych spotkaniach z cyklu Krakowski Czwartek Kryminalny. Dziękuję bardzo. Do widzenia.